Witam Państwa w piątek, 5 lutego. Karolina Czereda, zapraszam na wiadomości regionalne. Dziś w wiadomościach, w pościgu za Audi, udomowią dziki. Będą szczepić za darmo, bezpłatne porady prawne i weź udział w rekonstrukcji bitwy o Żary. Kierowca uciekał przed policją ulicami Żar. Gdy w końcu go dopadli, okazało się, że jest po narkotykach. Wczoraj na ulicach Żar rozegrała się scena jak z filmów sensacji. Policjanci ścigali Audi A6, które nie zatrzymało się do kontroli. Wszystko zaczęło się w rejonie ulicy Zielonogórskiej. Kierowca podejrzanego auta na widok policji gwałtownie przyspieszył. Policjanci ruszyli za nim w pościg. Uciekał ulicami Ludową, Kilińskiego, Budowlanych i Zielonogórską w kierunku Lubomyśla. Przez skrzyżowania przejeżdżał z zawrotną prędkością. Wyprzedzał na oślep, kosił znaki. Pogoń zakończyła się w Lubomyślu, gdzie wypadł z drogi na łuku i uderzył w znak z nazwą miejscowości. Próbował jeszcze uciekać przez pole, lecz pojazd ugrzązł. Policjanci schwytali go, gdy wyszedł z auta. Usłyszałam huk i słyszałam policję, jak jechała na sygnale. Wyszłam, tablica leży, samochód stoi w polu, zaraz policja przyjechała. No prawdopodobnie ten samochód wypadł z zakrętu, myślę, że policja go goniła. Jak się okazało, kierowca Audi był pod wpływem środków odurzających. Został zatrzymany do wyjaśnienia. Policja prowadzi dochodzenie w tej sprawie. W tym roku dziki szczególnie dały się we znaki mieszkańcom Żar i okolic. Powód? Jest ich więcej i nie boją się podchodzić do ludzi. Dzisiaj w żarskim ratuszu obradowała Komisja Rolnictwa Sejmiku Województwa Lubuskiego. Tematem dyskusji były dziki, a dokładnie szkody, jakie wyrządzają. W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, Lasów Państwowych, Lubuskiej Izby Rolniczej, Nadleśnictwa Lipinki i żarskiego ratusza. Problem z dzikami ma coraz więcej rolników. Niszczą pola i ogrody. I choć państwo wypłaca odszkodowania, strat jest coraz więcej. Obecne prawo łowieckie ponoć najlepsze w Europie, ale nikt nie dodał, że dla myśliwych. Zrobili wszystko, że ta populacja się rozrosła w przeokropny sposób, prawda? Dzisiaj w ciągu jednego dnia nie zrobimy. Kogoś, co nie dotyczy, komuś, co grządkę, ważną marchewek, a innym niszczy się pola, gdzie to jest dorobek całego roku pracy, prawda? Nie ma zysku i są poniesione koszty. Odstrzał dzików realizowany jest przez cały rok. Mimo to wciąż jest ich dużo. Ile dokładnie, tego nikt nie jest w stanie zliczyć. Jeden z pomysłów, jaki się pojawił, dotyczył wyłapywania żywej zwierzyny i umieszczania jej w hodowli. Czy pomysł zostanie wdrożony i czy rozwiąże problem? Zobaczymy. Na prośbę naszych widzów sprawdziliśmy, czy dwulatki z Żar będą miały szansę na bezpłatne szczepienia przeciwko pneumokokom. Na politykę prozdrowotną żarski urząd planuje wydać w tym roku prawie 300 tysięcy złotych. Czy dzieci urodzone w 2014 roku w Żarach zostaną w tym roku objęte bezpłatnym programem szczepień przeciwko pneumokokom? Oczywiście. Opracowaliśmy program zdrowotny, który przewiduje szczepienia dla dzieci dwuletnich i w tym roku również będziemy go kontynuować. Przewidujemy w drugim półroczu uruchomienie tych szczepień. Czy teraz mogą się rodzice zapisywać, czy na razie jeszcze muszą się wstrzymać? Na razie jeszcze jest za wcześnie, ale proszę się nie martwić, ponieważ my dopiero w konkursie musimy wybrać realizatorów tego programu. Jesteśmy przygotowani na zaszczepienie 100% populacji żarskich dwulatków, także nie ma się czym przejmować i martwić. Na pewno będą stosowne ogłoszenia zarówno w naszych materiałach informacyjnych, na plakatach, jak i u lekarzy rodzinnych. Miasto sfinansuje w tym roku również szczepienia przeciwko grypie dla mieszkańców Żar, którzy ukończyli 65. rok życia. W tamtym roku cieszył się dużym zainteresowaniem. Zaszczepiliśmy ponad 600 osób powyżej 65. roku życia. W tym
tym roku miasto rozpocznie program szczepień przeciw wirusowi HPV. Ze szczepionek od kwietnia skorzystać będą mogły mieszkanki Żar urodzone w 1999 roku. Będziemy chcieli zaszczepić rocznik dziewcząt, ten, który był nieobjęty, czyli 1999 rok urodzenia. Oczywiście mówię tutaj o mieszkankach naszego miasta. Na programy polityki zdrowotnej miasto wyda w tym roku ponad 290 tysięcy złotych. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarach wznowił program bezpłatnych porad prawnych. Po raz kolejny nasz ośrodek podpisał porozumienie ze Stowarzyszeniem Wspierania Aktywności Obywatelskiej Civis Sum z Zielonej Góry i również w tym roku mamy bezpłatne porady prawne w naszym ośrodku na ulicy Domańskiego 1 w Żarach. Mogą Państwo, nasi mieszkańcy, przychodzić po takie porady i prawne, i obywatelskie w każdy wtorek od godziny 16 do 20 przy ulicy Domańskiego 1 w Żarach, w naszym ośrodku. Porady są dla każdego bez względu na dochód? Te porady są dla każdego, to są dla porady prawne dla mieszkańców naszego miasta. Także serdecznie zapraszam wszystkie osoby, które znajdują się w trudnej sytuacji, mają jakiś problem prawny do rozwiązania. Darmowe porady prawne w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Żarach potrwają do 26 kwietnia. Już po raz trzeci w naszym mieście odbędzie się rekonstrukcja Bitwy o Żary. Wydarzenia z 1945 roku. Urząd Miasta w Żarach i Muzeum Pogranicza Śląsko-Łużyckiego oraz szereg instytucji, stowarzyszeń szykuje wielką inscenizację batalistyczną związaną z walkami o Żary w 1945 roku. W tym roku inscenizację będziemy organizować 5 marca na Placu Konstytucji 3 maja. Szykujemy szereg atrakcji z udziałem rekonstruktorów z Polski, z Niemiec, ze Słowacji i oczywiście z udziałem ciężkiego sprzętu. Mieszkańcy Żar mogą wziąć aktywny udział w inscenizacji. Jednym z elementów całości będzie ewakuacja ludności niemieckiej z miasta i chcemy zaprosić mieszkańców do tego, żeby uczestniczyli jako ludność niemiecka w tej ewakuacji. Szczegółowe informacje uzyskać można w siedzibie muzeum lub pod numerem telefonu 68 363 83 70. Rozgrywki żarskiej Ligi Futsalu wkraczają w decydującą fazę. W najbliższą niedzielę pod patronatem telewizji regionalnej zostanie rozegrana 9. kolejka. Zostało nam już kilka kolejek tegorocznych rozgrywek i faktycznie wkraczamy w decydujące starcie. Zapowiada się bardzo ciekawie, bo na koniec jako organizatorzy zostawiliśmy sobie taki deser dla siebie i dla kibiców. Zaplanowaliśmy tak rozgrywki, żeby ci najlepsi potencjalnie na początku ligi, bo trudno też było przewidzieć, ale nasze przewidywania się po części sprawdziły, więc ci najlepsi będą w tej chwili walczyć w bezpośrednich pojedynkach, które zadecydują o ostatecznym zwycięstwie. Już w najbliższą niedzielę czeka nas mecz na szczycie. Hart Szkło Tuplice będzie podejmował niepokonaną do tej pory mirostowiczankę Mirostowice. Także zapraszam, bo emocji z pewnością nie zabraknie. Do końca rozgrywek zostały jeszcze 3 kolejki, a 4 drużyny mają szansę na zdobycie tytułu mistrzowskiego. To ekipy Mirostowiczanki, Unikunice, Hart Szkło Tuplice i ubiegłoroczny triumfator ligi Zespół Przyjaciół Akademii. W niedzielę w hali Prusa 9. kolejka rozpocznie się o godzinie 12:00 meczem Zieloni Drożków kontra Huragan Lubomyśl. Na 15:20 zaplanowano hit kolejki Mirostowiczanka kontra Hart Szkło Tuplice. Szczegółowy program 9. kolejki można znaleźć w najnowszym wydaniu Gazety Regionalnej. Przed nami ciepły, lecz deszczowy weekend. Marek Bejnar, zapraszam na prognozę pogody z Telewizją Regionalną. W sobotę przelotny deszcz padać będzie w Żarach, Szprotawie i Gubinie. Wiatr słaby, powieje z południa. Temperatura od 9 stopni w Żarach i Gubinie do 10 w Szprotawie. Ciśnienie 1023 hektopaskali. W niedzielę nadal dość ciepło. 7 stopni Celsjusza w Żarach i Gubinie, 8 w Szprotawie. I w końcu bez opadów. Pogoda sprzyjać będzie spacerom. Ciśnienie 1012 hektopaskala.
W sobotę imieniny Doroty i Bogdana, w niedzielę Romana i Ryszarda. Solenizantom już dziś życzymy wszystkiego najlepszego. Marek Bejnar, pozdrawiam wszystkich mieszkańców miasta Żary. W wiadomościach to wszystko. Proszę być z nami również w weekend. Jutro program Jesteśmy z Żar. Odwiedzimy w nim szkołę podstawową numer 5 w Żarach. W niedzielę tradycyjnie koncert życzeń oraz msza święta z kościoła pod wezwaniem w niebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Żarach. W sobotę i niedzielę polecam również przegląd wydarzeń mijającego tygodnia. Ja już dziękuję za wspólnie spędzony tydzień. Życzę udanego weekendu i do zobaczenia.